Rodzina Beaty i Marcela. Miesięczny dochód 7,5 tysiąca złotych. Miesięczne opłaty około 5 tysięcy złotych. W Oławie dzień jak co dzień. Para odebrała córkę od babci, która pomaga im w opiece. Dzięki temu nie wydają na żłobek czy nianie. Tak, powiedz. Mała Sandra jest już regularną bywalczynią lokalnych miejsc rozrywki. Dzieciom się nie odmawia. Tutaj, Mysiu. Tutaj, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Już będziemy biegać? A co będziemy? Jaja? A chcesz jaje czy byka? To weźmiemy byka. Możemy wziąć byka? Dobrze. No, hop. Chcesz Ami? Jadła obiad? No chyba jadła. To dobrze, to bierz jej chrupki. To pani mi doliczy. Przekąski są dodatkowym wydatkiem. To standard przy okazji takich wyjść. Wydajemy wszystko, co mamy. Wszystko, co mamy i... no wszystko. A jak widzicie na takie wyjście, to się wiąże z różnymi atrakcjami? Bardzo często się wiąże z innymi atrakcjami. Pójdziemy gdzieś na pizzę z Sandrunią, bo ona jest miłośniczka mała włoskiej kuchni i ogólnie restauracji. To jest też bardzo dobre dla dziecka, no bo jednak kształtuje, prawda? Dobra, tu damy byka. Tak, obliczacie sobie do budżetu. A tu niunia. I raz, i dwa, no, ile taki budżet jest? I niunia jest. Ale tak. A czemu mówisz, że ile taki budżet jest, to znaczy, że nie liczycie budżetu, w sensie tak... No tak, nie podliczam raczej, co na co idzie. I po prostu kolej dusza. No. Tak, to mamy swoje oddzielne konta, ale mamy też jedno wspólne konto. Każdy z nas wpłaca po 2000 zł na to konto, no ale często jest tak, że Marcel coś nam dokłada jednak. Praktycznie zawsze tak jest.